Charlie Burnett siedział w swoim fotelu i rozkoszował się wspaniałą whisky, której smak dopełniały kłęby cygarowego dymu. Siedział z nogami założonymi na biurko i wpatrywał się w duży 80-calowy telewizor. To było jego centrum dowodzenia. Miejsce, z którego miał dostęp do każdego zakątka w całej Pensylwanii. No może prawie każdego. A przynajmniej do tych miejsc, w których miał swoje wtyki. Charlie był urodzonym obserwatorem. Kochał to. Jednym mogłoby to wydawać się nudne, jednak on potrafił siedzieć i wpatrywać się w ekran godzinami, obserwując poczynania jego celów. Nie czuł się z tym ani dobrze, ani źle. Czuł się nijak. Jak zawsze. Zatracił zdolność do odczuwania czegokolwiek już dawno temu. Nawet nie pamięta, jak to było czuć cokolwiek poza złością. Czy jest to w ogóle możliwe? Raz jeszcze zaciągnął się dymem i uśmiechnął się pod nosem. Cóż za wspaniały spektakl, doprawdy, oznajmił, wyjmując korek z kryształowej karafki, a następnie uzupełnił szklankę. Cóż za dramatyzm i wyczucie czasu. W najlepszych teatrach nie ma takich widowisk. Kolejny łyk alkoholu. Postacie na telewizorze przemieszczały się z miejsca w miejsce, lecz jakiś czas temu zniknęły z jego pola widzenia i nie pojawiły się w nim do tej pory. Cofnął zapis nagrania, aby sprawdzić, gdzie umknęli, i po chwili miał już pewność. Pozostawało tylko czekać, aż wyjdą ponownie. Ten upadek na kolana, te krzyki, jestem mordercą, łzy, takie prawdziwe. Wszyscy tam płaczą jak zarzynane świnie, nie mając pojęcia, co to znaczy ból i cierpienie. Charlie odstawił szklankę i z posępną miną wpatrywał się w szeroki ekran. Co oni tam kurwa robią? Pomyślał, po czym zgasił cygaro. Wcisnął przycisk na klawiaturze skrytej pod biurkiem, a obrazy wyświetlane na ekranie telewizora zaczęły się zmieniać. Wciskał tak kilka razy, aż w pewnym momencie coś zauważył. Jakiś ruch. Napis w górnym rogu brzmiał Garden. Był to obraz z kamery umieszczonej w oku krasnala ogrodowego. Stał tam sobie i nikomu nie przeszkadzał. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Charlie zauważył postać siedzącą na krawędzi ramy okiennej, dwa piętra nad ziemią. Co oni kurwa kombinują? Powiedział do siebie, przesuwając się bliżej ekranu. Nagle postać spadła. James, wszystko w porządku? Wszyscy wpatrywali się w swojego przyjaciela, który leżał na trawie i zwijał się z bólu, trzymając swoją prawą nogę poniżej kolana. Parę minut temu postanowili opuścić pokój, w którym ktoś lub coś zdecydowało się ich zamknąć. James postanowił, że skoczy jako pierwszy. Uznał, że w ten sposób będzie mógł spróbować złapać dziewczyny, aby chociaż trochę ułatwić im skok. Z początku nie przypuszczał, że wysokość okaże się takim utrudnieniem. To, co wydawało się w miarę niewysoką do pokonania przeszkodą, okazało się całkiem sporym wzniesieniem. Nic ci się nie stało? Zapytał Tom, który przyglądał się przyjacielowi z nieukrywanym grymasem bólu. Chyba skręciłem kostkę, odparł James przez zaciśnięte zęby, próbując usiąść na trawie. Tom cofnął się od okna. Przez moment zastanawiali się, co zrobić. Skaczemy? Zapytał Mark. Jeśli wszyscy skoczymy, możemy skończyć tak samo jak James, odparł Tom. Nie możemy na to pozwolić. I tak jesteśmy wystarczająco uziemieni. Nie potrzeba nam dodatkowych komplikacji, odparł Mark. Nikt się nie odezwał. W powietrzu unosiła się napięta, a zarazem nerwowa atmosfera. Mark krążył po pokoju, drapiąc się po podbródku i nerwowo przygryzając ostatni palec. Wiem, odparł po chwili, ruszając ponownie w stronę okna. Oparł się o framugę i wychylił. James siedział na trawie i masował kostkę. James! Krzyknął Mark, aby zwrócić uwagę przyjaciela. Ten spojrzał do góry z grymasem bólu na twarzy. Dasz radę się podnieść? Nie wiem, mogę spróbować.
Po tych słowach James oparł ręce za swoimi plecami i powoli uniósł się do góry, trzymając nogę w wyprostowanej pozycji. Po chwili jęknął i upadł. Chyba nie da rady, powiedział Tom bardziej do siebie niż do kogokolwiek. James jeszcze raz spróbował się podnieść. Tym razem zdecydował zgiąć nogę w kolanie. Zajęło to trochę czasu, jednak w ostateczności udało mu się stanąć na jednej nodze, podczas gdy drugą ledwo dotykał podłoża. Świetnie! Krzyknął Mark. To jednak nic w porównaniu z tym, co będziesz musiał zrobić. O co chodzi? Zapytał James z nutką zaniepokojenia w głosie. Musisz wejść do domu i dostać się tutaj na górę. Spróbujesz otworzyć drzwi od zewnątrz. To absurd, skomentował Tom. Mark spojrzał na niego lekko zdziwiony. Dlaczego tak uważasz? Skoro nie jesteśmy w stanie otworzyć drzwi od wewnątrz, myślisz, że James ze skręconą kostką da radę otworzyć je sam z zewnątrz? Nie wiem, ale musimy spróbować wszystkich możliwości. Jeśli wolisz, możesz również skoczyć na dół. Tom zamilkł. Wiedział, że Jamesa będzie to kosztowało sporo wysiłku, jednak Mark miał rację. W obecnej sytuacji musieli próbować wszystkiego. Jeśli wszelkie próby zawiodą, skok będzie ostatecznością. To jak? Krzyknął Mark w stronę Jamesa. Pytasz poważnie? Jak najbardziej poważnie. James zastanawiał się przez moment, obserwując swoją kostkę. Spróbuję, ale będzie to cholernie trudne w moim stanie. Dasz radę. Wierzymy w ciebie. Po tych słowach czwórka przyjaciół odsunęła się od okna i w pełnym napięcia oczekiwaniu stanęła przy drzwiach. James, ledwo utrzymując równowagę, dotarł do głównych drzwi domu, podskakując na jednej nodze. Dostał niezłej zadyszki. Mimo iż dystans od okna do drzwi nie był długi, zmęczył się, jakby pokonał kilometrowy maraton. To jednak było niczym w porównaniu do tego, co go dopiero czekało. Mianowicie podróż na piętra. Opierając się o ścianę, doszedł do schodów. Uznał, że nie powinno to być takie trudne. Wystarczy, że chwyci się poręczy i powoli będzie pokonywał każdy stopień. Swój plan wcielił w życie. Uśmiechnął się sam do siebie, gdy pokonał pierwszych kilka stopni, bowiem wspinaczka nie była taka trudna, jak się spodziewał. Szło mu dosyć sprawnie, a i ból odszedł gdzieś w zapomnienie. Tym sposobem dotarł na pół piętro. Dobra, jeszcze tylko drugie tyle i będę na miejscu, powiedział sam do siebie. Wziął kilka oddechów, chwycił się poręczy i kontynuował swój maraton. Cały ciężar swojego ciała opierał na zdrowej nodze. Skręcona w kostce noga ciągnęła się za nim niczym obce, bezwładne ciało. Jeszcze tylko cztery, powiedział, odliczając pozostałe stopnie. Postawił stopę na czwartym schodku. Przerzucił cały ciężar na nogę, aby rękami móc podciągnąć się do góry. W tym momencie usłyszał głośny trzask. Poczuł, jak niewidzialna siła grawitacji ciągnie go na dół. Ręce ześlizgnęły się z poręczy. Usłyszał huk desek lądujących na parterze. Dopiero teraz zorientował się, co się stało. Stare i spróchniałe schody nie wytrzymały jego ciężaru. Deski pękły i spadły piętro niżej. On zaś zawisł nogami w powietrzu, utrzymując się tylko ramionami na jednym ze schodków. Kurwa mać! Krzyknął głośno. Czwórka zamkniętych w pokoju przyjaciół zaniepokoiła się, słysząc przekleństwa Jamesa. Mark rzucił się w stronę drzwi. James, co się stało? Stanąłem na jakiejś spróchniałej desce. Schody pierdolnęły. Co? Kurwa, schody się zerwały, to się stało. Nic ci nie jest? Na razie nic. Wiszę sobie i ledwo się trzymam. Chyba zaraz spadnę. Po raz kolejny, powiedział i zaśmiał się głośno. Był to raczej ironiczny śmiech przez łzy osoby, która wie, że i tak nie znajdzie wyjścia z danej opresji. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się śmiać. Trzymaj się, krzyknął Mark. Zaraz po ciebie wejdę. Niby w jaki sposób? Skoczę z okna. Ochujałeś? Chcesz się połamać tak jak ja? Zrobię to inaczej. Przejdę przez ramę, chwycę się rękami, spuszczę nogi na dół i dopiero puszczę. I co to da? W ten sposób zmniejszę dystans upadku około 1,5 metra. Dlaczego mi nie powiedziałeś, abym sam tak skoczył? Myślałem, że sam uznasz to za rozsądne, zamiast kłócać na ramię i odbijać się niczym na skoczni.
Dobra, nie praw tu teraz morałów. Chcesz, to skacz, tylko szybko, bo długo tutaj nie podyndam. Mark odsunął się od drzwi i podbiegł do ramy. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Zapytał go Tom. Nie potrzeba nam dwóch inwalidów. Nie ma innego wyjścia. Po tych słowach Mark chwycił za boczne ściany ramy i przerzucił nogi za okno, siadając na jego krawędzi niczym na stołku. Następnie zrobił lekki obrót, opierając się tylko na mięśniach ramion. Jego dłonie spoczęły na ramię, zaś nogi powoli opuszczał na dół. Teraz zwrócony był twarzą w stronę zewnętrznej ściany domu. Wóz albo przewóz, powiedział pod nosem. Raz, dwa, trzy. Puścił ramę. Po chwili poczuł, jak jego nogi lądują na twardym podłożu. Przewrócił się na bok i odetchnął z ulgą. Poczuł ból w obu kostkach. Wiedział jednak, że nie są skręcone. Po prostu mięśnie i kości zamortyzowały upadek, jednak ze względu na twarde podłoże, ból i tak dał się we znaki. Co jest? Zapytał zaniepokojony Tom, patrząc na leżącego Marka. Ten nie odpowiedział. Podniósł jedynie dłonie z uniesionym do góry kciukiem. Wszystko gra? Usłyszał ponownie głos przyjaciela. Tak, po prostu trochę bolą mnie stawy, ale wszystko gra. Mark wziął kilka głębokich oddechów, po czym podniósł się i lekko utykając ruszył w kierunku głównych drzwi. Gdy wszedł do środka, od razu zauważył zwisające z góry nogi Jamesa. Pod spodem leżała sterta desek, połamanych i zwróconych ostrymi brzegami ku górze. Niezbyt ciekawie wyglądałby James, gdyby teraz runął z ponad 4 metrów wprost w ten stos. James, jestem na dole. Zaraz po ciebie wejdę. Okej, tylko uważaj, nie chcę, żebyś sam wpieprzył się w taki kanał. Nie bój. Mark ostrożnymi krokami zaczął wchodzić po schodach. Pokonanie pierwszego półpiętra nie zajęło mu dużo czasu. Pospiesz się, ledwo się trzymam, usłyszał głos Jamesa. Wtedy zdecydował przyspieszyć kroku. Zaczął wbiegać, stawiając kroki co drugi schodek. Może nie zdawał sobie sprawy, że w ten sposób wprowadza schody w niewidoczne dla oka drgania, które jednak mają wpływ na stabilne utrzymanie Jamesa. Mark, szybciej! Zostały 4 stopnie. Mark zrobił duży krok, aby przeskoczyć kolejne 2 schodki. Zdążył już wyciągnąć rękę, aby chwycić przyjaciela, lecz w tym momencie James krzyknął. Coś mnie ciągnie! Nic tam nie ma, to tylko ciężar twojego ciała! Próbował uspokoić go Mark. W tym momencie od ręki Jamesa dzieliły go dosłownie centymetry. Nie zdążył. James zsunął się ze schodów. W tej chwili Mark zorientował się, że James nie kłamał. Coś go ściągnęło w dół. To nie wyglądało na ześlizgnięcie, lecz na raptowne szarpnięcie. Głuchy huk połączony z cichym chrupnięciem. Mark rzucił się w stronę wyrwy w schodach. Spojrzał na dół. James leżał na plecach z szeroko otwartymi oczami. Z jego gardła wystawał zakrwawiony, ostry sęk deski, który pozbawił go życia. Mark poczuł, jak po jego policzku spływa łza. Nie był w stanie się podnieść. Nie mógł zrobić dosłownie nic. Nagle usłyszał dziwny dźwięk. Trzeszczący, który niósł się echem po całym domu. Dobrze wiedział, co to za dźwięk. Tak brzmi pękające, spróchniałe drewno, na którym właśnie stał. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV, studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka.